Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj chciałem wam pokazać dwie bitewki na pedeku chińskim 8-tierowym WZ-121FT. Ja o tym pojeździe oczywiście już robiłem materiał na kanale, więc jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów z tym pedekiem, to odsyłam was do playlist, które są u mnie na kanale. Playlista z pojazdami z Chin, tam jest WOT, pojazdy chińskie, tak się chyba ta playlista nazywa. I zachęcam do obejrzenia właśnie wcześniejszych filmików. Natomiast dzisiaj dwie szybkie bitewki pokazujące przyjemne cechy tego TDK, czyli fajną mobilność, przyzwoity pancerz, potężne działo przy bardzo dobrej szybkostrzelności. Oczywiście troszkę gorzej z celnością i z czasem celowania, ale nie można mieć wszystkiego. WZ chiński to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że to jest obecny odpowiednik tego, czym Su-122-44 było kiedyś. Ja radzieckiego TDK bardzo lubiłem, bardzo dużo nim grałem. Naprawdę można było grać nim agresywnie, można było sobie nim podingać, można było robić fajne uszkodzenia. No oczywiście potem zmienił się matchmaking, doszły nowe pojazdy, wartości penetracji tego TDK. Tego TDK przestały być użyteczne. Tutaj mamy gościa w Su-130PM, który papierowym TDK-iem w trubie szturmu wywalił się od razu na pierwszą linię i klika na nas. Dlaczego uważam, że robi głupio? Dlatego, że bardzo często z tej miejscówki, gdzie staliśmy, macie bicie na obrońców drużyny, na drużynę broniącą, bo oczywiście standardowo wjechałem w kamień, prawie się wywaliłem. Gdzieś tam się zapatrzyłem na czat podczas streama i można takich agresywnych obrońców, no troszeczkę nadgryźć, można ich pokarać z tych miejscówek dla TDK-ów, natomiast VKP prawdopodobnie nie gra, bo jest na AWK-u, albo coś się stało, ta jedna, a może i nie wiem, ciężko im powiedzieć, a może to jest po prostu bot. W każdym, tutaj macie niki VKP, chociaż jeden i drugi jest w jakimś klanie, to, ale to nic nie zmieni, chyba był, może gość miał problemy z internetem, nieważne. Robiłem sobie podczas operacji świątecznych misję na różnych nacjach, no i przyszła pora na zrobienie misji na nacji radzieckiej lub chińskiej. Miałem misję odbić dwukrotność swoich HP-ków, jeśli chodzi o uszkodzenia, i powiem szczerze, że najpierw myślałem, to luzik. Oczywiście ja chciałem połączyć jak gdyby przyjemne z pożytecznym, czyli chciałem połączyć to, że to robienie misji z tak naprawdę z operacjami świątecznymi, czyli zarabiać kredyty, no bo wtedy się najfajniej zarabiało w tym okresie świątecznym, plus właśnie z różnymi dopałkami zarabiać kredyty, a jednocześnie przy okazji zrobić tę misję. No i jak przyszło do tej misji, byłem przekonany, że luzik, luzik na Defenderku, to ja sobie myk, myk i już. No i okazało się, że wcale niekoniecznie, że duża ilość losowań na dziesiątki, duża ilość golda, duża ilość burzaków powoduje, że tym defenderem wcale tak dużo nie dingałem i w końcu stwierdziłem, że przerzucę się na tego TDK-a. Na tego TDK-a ze względu na to, że po pierwsze, mając 1100 HP-ków musicie odbić dwukrotność, czyli 2200, a na defenderze jednak trzeba odbić 3000. Niby tylko 800 różnicy, no ale aż 800, to jest tak naprawdę sporo więcej, uwierzcie mi, zwłaszcza przy różnych losowaniach. Oczywiście w tej bitwie to odbicie się chyba nie uda, z tego co pamiętam, zwłaszcza, że już straciłem większość moich hapsów. Jest 4-3, ja mam 1000 uszkodzeń na razie zrobionych, więc rewelacyjny start to nie był. Ale przyznam szczerze, że jak losowało mnie, czy tam na topkę, czy nawet na 8 i 9, i byłem w stanie ustawić się tym chińskim TDK-iem tak, żeby schować wrażliwą dolną płytę, to jeżeli przeciwnik nie pruł we mnie amunicją premium, to szło poodbijać i chyba zrobiłem misję na odbijanie, no bo pierwsze dwie zrobiłem na defenderze, później długo nie mogłem na niczym zrobić i któregoś wieczora odpaliłem sobie znowu tę WZ-tę i no to oczywiście nie są bitwy akurat z tego wieczora, bo tam się skupiałem bardziej na odbijaniu niż na robieniu uszkodzeń, no ale zrobiłem te dwie brakujące misje właśnie na tym TDK-u w przeciągu kilku walk. Mój plutonowy, czyli cooler, niestety już wyparował, ja teraz przyjechałem tutaj jeszcze strzelić tego ISA trzeciego, oczywiście, no zapomniałem do gdzieś tam problemów tego TDK-a dodać depresji działa, no ale i tak nie ma co narzekać. IS-3 dostał ode mnie plombę i teraz widzicie, najpierw staram się pokazywać górną płytę przy takim wyjeździe, żeby zachęcić tego gracza do strzelenia we mnie w górną płytę, bo tam będzie miał trudniej. Teraz wyjechał Skorpion, ja nie wiem co on tam chciał zrobić, w każdym razie wyjechał bardzo ładnie dla mnie, pokazał bok, strzeliłem go, teraz wyjeżdża Su-130PM, bardzo dużo szczęścia, że ten TDK zdecydował się na ubicie swojego vis-a-vis.
że zniszczył TDK w mojej drużynie radzieckiego, a nie mnie. Ja tu już przygotowałem pocisk odłamkowo burzący, bo wiemy, że Su-130PM jest bardzo, ale to bardzo podatna na takie pociski. Odbił się, no poważnie tutaj wyrwał. Ja wiedziałem, że za chwilę nie będę miał bicia na tę Su, więc zdecydowałem się na strzał na zasadzie może wejdzie, nie weszło, ale widzicie, szybkostrzelność tego TDK jest przerażająca, bardzo w bardzo krótkim czasie miałem załadowany kolejny pocisk, teraz jest oho, oddaję w niego strzał, 3105 uszkodzeń. Tutaj, szczerze mówiąc, na te japońskie heavyki dla świętego spokoju pewnie powinienem założyć amunicję hit. Akurat przeciwnik, którego strzelam obecnie, bardzo dobrze współpracuje, bo pokazuje swój słaby bok, więc dzięki temu ja go przebijam bez problemu i robię sobie damage, zarabiam sobie kredyty dzięki temu, ale już tutaj jego plutonowy, tak, z tego co patrzę, czy to był pluton. Tak, to był pluton, jego plutonowy, no już taki dobry dla mnie nie jest. Zostało mi 11 HP-ków po trafieniu. Teraz Defender dobił, szkoda, że się odbiłem. No i przyznam szczerze, że ten lew tutaj znajdujący się bardzo mocno mnie zaskoczył. Nie zwróciłem uwagi na minimapę, przyznaję się. I niestety zakończyło to już mój udział w bitwie. Na szczęście potyczka będzie wygrana. Zerknijmy na screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, ale to już była kolejna masterka zdobyta na tym TDK-u. 347 uszkodzeń po asyście, 4439 uszkodzeń własnych i 4 fragi dało łącznie 1414 punktów bazowego expa. Na masterkę to wystarczyło, co też pokazuje, że już ten TDK troszeczkę stracił na popularności, bo w pierwszej fazie trzeba było wykręcać bardzo, bardzo konkretne wyniki, żeby wbić asa. Lecimy dalej. 13 strzałów oddanych, 12 trafionych, 11 z penetracją na te 4400 uszkodzeń, 1241 na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans ponad 2 km, dwie obligacje wpadły, a na czysto zarobione 211 tysięcy kredytów. Świetne te bonusy świąteczne w połączeniu z rezerwami osobistymi. I oczywiście tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ja na bogato, bo jeżdżę sobie na racjach bojowych, ale to i tak podczas tego eventu z różnymi boostami do zarabiania wielkiego znaczenia nie miało. Zerknijmy teraz proszę na drugą bitwę. Druga bitwa odbyła się na mapie Ensk w trybie spotkaniowym. Losowanie lepsze, znaczy losowanie nie najgorsze, no dziewiątki, tak? Zawsze mogło być gorzej. Teoretycznie mapa niezbyt dobra do kampienia, ale też czasami nawet na takich mapach można swoje ugrać, zwłaszcza, że gdzieś tutaj chowając dolną płytę coś możemy starać się odbić. Oczywiście od Oho będzie to trudne, bo Oho na ogół jeżdżą na haubicy. 464 uszkodzenia zrobione, Dink niestety od japońskiego Heavika. Tutaj jesteśmy ustawieni w sporej ilości na linii 9-0 i tylko należy teraz czekać i szukać swoich przestrzałów. Mam ten komfort, że obok mnie, a właściwie blisko mnie jest placek, on na pewno skupia uwagę przeciwników, ale też no, nie zachęca do strzelania w siebie, bo wiemy, że ma dość dobry pancerz. Ja muszę tutaj starać się wynajdować okazję, patrzeć na momenty, kiedy nie ma na mnie bicia. Mamy Centuriona 5-1, wyjeżdżam, skupiam, on tam jest mocno zajęty czymś, chyba chciał strzelić we mnie, ale mu nie pykło, jeśli chodzi o przebicie. Centurion 5-1, tak, to był 5-1, a nie 7-1, jeżeli wcześniej tak powiedziałem, to przepraszam, to był chyba Centurion Rak właśnie. 2-0, wyszliśmy już na prowadzenie, mam 1300 uszkodzeń zrobionych. Cały czas i większość bitwy raczej będę stał w tym krzaczku, znaczy w tym krzaczku w tych okolicach, co pokazuje, że no czasami warto mądrze stać niż głupio jeździć, zwłaszcza kiedy tacy goście jak Istrzy sami pokazują wam ładnie boczek i możecie ich przebijać, a dodatkowo dzięki temu, że jest to mała mapa i ma się w miarę dobrą załogę, ale niewybitną, można sobie wyspotować też na przykład taką T10, 4-1, 2200 uszkodzeń zrobionych. Tam nasze siły próbują coś zrobić w mieście, na razie spotkały tylko jednego przeciwnika, więc zobaczymy, czy uda im się go szybko ogarnąć. 5-1, już duża przewaga po naszej stronie, Istrzy cały czas wyjeżdża, dobił teraz naszego RU-251, ale sam przypłacił to kolejną plombą. Jest gdzieś tam T10, wiem, że są tam obiekty, które można zniszczyć, więc spokojnie oddaję strzał przez nie. To jest też coś, o czym warto pamiętać, bo niekiedy
Niekiedy to jako, jak grać tak na przykład jak T10, to są osoby, które gdzieś tam boją się strzelać przez te przeszkody i nie oddają strzałów. Ale nieraz warto próbować, tak? Jeżeli nie oddamy strzału, to na pewno tego gościa nie trafimy, a jeżeli mamy sporą ilość amunicji, to możemy sobie na to pozwalać, na strzelanie takich niepewnych rzeczy, tak? T10 wcześniej odbiła, gdzieś tam to chyba poszło w warstwówkę jakąś, teraz już przyjęła, 3-300 zrobione. Pamiętajcie, jeżeli nie oddacie strzału, to nigdy przeciwnika nie uszkodzicie. Natomiast jeżeli ten strzał oddacie, to i uda wam się w jakiś sposób go trafić, to jest szansa na to, że coś tam zdziałacie. 7-3, więc już duża przewaga, pora zacząć tutaj zamykać tych przeciwników, wykorzystać to, że jeszcze oszczędzałem HP-ki. Mamy Oho, mamy T10, najpierw skupiam się tutaj na 9 pierze radzieckim, strzał w T10. Zwracam się tutaj przodem do Oho, że jeżeli będzie strzelał z burzaków, to jak dostanę po górnej płycie, to powinno to być mniej, jeśli chodzi o uszkodzenia, które będą powinny to być mniejsze uszkodzenia. Teraz tutaj bicie w tego japońskiego Heavika, przeładowuję już na pociski premium, nie chciałbym się od niego dingać, a wiemy, że z Oho bywa różnie. 4134 na tej małej mapie, jaka jest Ensk. Teraz zły strzał, źle wybrałem, strzeliłem gdzieś tam, gdzie są gąski, więc to tam jest jakiś tam osłona gąsek, pancerz warstwowy, bardzo, bardzo źle powinien strzelać w prosty pancerz. To są właśnie hity, one są bardzo zdradliwe, jeżeli nieumiejętnie celujecie, a to celowanie, które pokazałem, było bardzo, bardzo słabe. 4616 uszkodzeń zrobionych, 230 tylko uszkodzeń zablokowanych, więc na takiej bitwie tych uszkodzeń się blokować nie dało, a z drugiej strony, jeżeli można było postrzelać, no to czemu z tego nie skorzystać, przecież zablokować jeszcze może kiedyś zdążymy. T30 mocno obita, liczyłem, że może uda mi się jakąś potężną bułę strzelić, a ja zamiast jeszcze w T30 to strzelam po domach. Na szczęście dla mnie to T30 zgasiła Skorpiona i mam okazję go dobić, robię swojego pierwszego, jedynego fraga w tej bitwie. 4851 uszkodzeń widocznych, zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. W tej bitwie również wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego i duży koliber. 4851 uszkodzeń zabrakło. No tak naprawdę większej ilości hapsów, czyli jednego tego dobrego strzału w Oho prawdopodobnie. No generalnie jednego strzału, żeby przekroczyć 5000, na pewno ładniej by to wyglądało. 365 uszkodzeń po asyście, topowy wynik uszkodzeń, 1388 punktów bazowego expa, mniej niż na poprzedniej bitwie, ale za to więcej uszkodzeń. Bitwa krótka, myślę, że całkiem fajna, pokazująca tak naprawdę, jeżeli tym Tedekiem macie w co bić, to jego moc, jego siła ognia jest bardzo, bardzo dobra. No i należy pamiętać, że jest to chyba pojazd, którego można nabyć za golda w grze, więc jeżeli macie nadmiar golda po jakichś świątecznych tych paczkach i czasami są jakieś przeceny na tego chińskiego Tedeka, to warto się zastanowić. Jeżeli kiedyś graliście SU 122-44 i darzyliście tego Tedeka sympatią, to myślę, że z WZ-tą też się dogadacie. Na czysto w tej bitwie 182, praktycznie 183 tysiące kredytów. Wszystkie obrażenia na dystansie poniżej 300 metrów. Wiemy, mała mapa, pokonany dystans niewiele ponad kilometr. Jedna obligacja wpadła, więc szaleństwo. No i cóż, miło było odkurzyć WZ-a Tedeka. Dalej uważam, bardzo przyjemna maszyna, jedna z lepszych premek w obecnym WOT-cie. Ja osobiście ją bardzo lubię. No i cóż, liczę na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że są one niezbędne, żeby zwiększać zasięgi tych filmów, więc proszę, poświęćcie kilka sekund na jakiś komentarz, na łapkę w górę. Polecajcie też kanał znajomym, a ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Do następnego. Cześć!